tvpodkarpacie.pl. Fragmenty Ogniem i Mieczem, Potopu oraz Pana Wołodyjowskiego czytano w ramach inicjatywy Narodowe Czytanie. Gospodarzem tegorocznego spotkania była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku. Jest to takie przedsięwzięcie, które ma w sobie i aspekty kształtowania postaw, dobrych postaw narodowych i przedsięwzięcie, które pozwala na odrobinę oderwania się od tej naszej codziennej, często trudnej rzeczywistości. W Sanoku fragment pana Wołodyjowskiego czytał m.in. ksiądz prałat Andrzej Skiba, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego. Czytać wszyscy potrafią, wszyscy umieją i dla mnie było to wyróżnienie, że zostałem tu poproszony do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, gdzie w tak szacownym gronie mogłem czytać Sienkiewicza. W czasach dzisiejszych może za mało na ten temat się mówi, bo i programy szkolne nie bardzo mówią o tym, ale warto wracać do Sienkiewicza, ucząc się pięknego polskiego języka, który nie jest zaśmiecony jakimiś wulgaryzmami, gdzie można podziwiać piękno ojczystej mowy i cieszyć się jej rozwojem. Narodowe Czytanie to akcja zainicjowana przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Honorowy patronat nad imprezą objął marszałek województwa podkarpackiego. Jak zgodnie podkreślano, czytać warto. Niestety tempo życia sprawia, że często o tym zapominamy. I widzę, że zainteresowanie młodzieży i mam nadzieję, że to u tych młodych ludzi zostanie. A ja mówię, no mam tutaj takie złość też na siebie, że tego czasu na czytanie rzeczywiście nie ma. Czasu jest mało. Idziemy czasami na skróty. No przecież tak młodzież w szkołach no, ogląda zamiast czytać, ogląda filmy, ogląda, czyta opracowania, skróty, prawda? A rzeczywiście trylogia pokazuje tą polskość, nawołuje do polskości. Musimy pamiętać, że w tej dobie, kiedy my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, kiedy mamy narzucane niektóre elementy i prawne, i narodowościowe, to że jednak tu jesteśmy Polakami, o tym musimy pamiętać. Tempo życia sprawia, że jest mało czasu na wiele ważnych rzeczy. Niemniej jednak nie ma usprawiedliwienia, bo jeśli człowiek chce, czuje potrzebę sięgnięcia po coś, to sięga i znajduje na to czas. I ja myślę, że ważną rzeczą jest, aby wskazać, jak ważne jest czytanie i aby może zaszczepić taką potrzebę. Najliczniejszą grupę słuchaczy stanowili uczniowie gimnazjum nr 2 w Sanoku. No jest starsza, więc jest trudna, wtedy tak pisano, ale myślę, że to powinni tak częściej to robić, uczyć młodych ludzi o tym, zachęcać do czytania, do starszych powieści narodowych. Sami chcemy to przeczytać i w ogóle, żeby potem realizować to potem w innych szkołach, bo też nam to jest to potrzebne. Fragmenty trylogii czytali ponadto Tadeusz Piuro, członek zarządu województwa podkarpackiego, dr Elżbieta Cipora, rektor PWSZ w Sanoku, Czesława Kurasz, prezes Powiatowego Centrum Wolontariatu, Leszek Puchała, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku, Maciej Drewięga, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Sanoku, Robert Zoszak, dyrektor gimnazjum nr 2 w Sanoku oraz Hubert Ossadnik, kustosz Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Wola Boska, zgódź się z nią, Michale. Niechże cię Ojciec Miłosierny pocieszy, nagrodzi. Dobrześ uczynił, żeś na czas w tych oto murach wybrany. Nie masz w nieszczęściu nic lepszego nad modlitwę i pobożne rozmyślania. Daj, niechaj cię jeszcze raz uściskam, przez łzy ledwie, że cię dojrzeć mogę. tvpodkarpacie.pl